Siema, siema, jestem Rajus, Gplay to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolonisty, odcinek 154 już, także troszkę tego jest. I dzisiaj witam was w odcinku, w którym w sumie trochę się będzie działo, bo czekamy dzisiaj na lawetę. Oficjalnie dzisiaj jest to ostatni odcinek, w którym widzicie Zetora oraz Ursusa, bo jadą sobie w Sinodal. Ja zanim jeszcze to, zanim coś wszystko się wydarzy, jadę się na przykład do sąsiada, pomóc mu z nawozem, bo trochę tutaj chciał, żebym pomógł tam z jego plonami. Także tam na jakiś groch czy łubin mu tam rzucę trochę tego azotu. Krzyku chyba w chacie, zaraz pewnie do nas przyjdzie. No i dzisiaj Krzyku będzie to sobie ogarnąć tutaj pracę przy krowach, więc trochę nie tego nie... O! Właśnie! O! Akurat Krzyku idzie. Bo ja gadam i gadam, a za nami stoi nowy wiatr po prostu, cały sienika, także... O! Siema Krzyku! O, siemano, siemano. Szufla. Zbita. Dobra, słuchaj. Pokażemy widzom w takim razie wiatę, nie? Która powstała. No a jak? Więc tak. Ładnie zagospodarowana, nie? Tak, to się właśnie teraz prezentuje, dokładnie. Trochę z Krzyżkiem mieliśmy problemów, jak to poukładać ładnie, rozsądnie. Ale wyszło na to, że będzie tak to wyglądać, więc słuchajcie. Agregacik tutaj sobie stoi, tu stoi sobie zestaw, przyczepka, no i meprozeciu. Czemu w tym miejscu? No bo ponieważ tutaj jest taka fajna skarpa i ten meprozeciu elegancko nam się tam pasuje w tamte miejsce. A jakbyśmy chcieli położyć sobie, ja to powiedzieć, poszczepiajmy sobie. W tym miejscu, gdzie powinien stać tak naprawdę koło obornika i tych krówek i tak dalej, no to przez ten budynek sąsiada troszkę nam nie pasuje za bardzo, bo on mocno wystaje i przeszkadza. A tam w rogu sobie stoi, jest fajnie. Także całkiem spoko to wyszło. Co tu jeszcze mamy? W tym miejscu postanowiliśmy sobie zrobić taki zagajnik oraz zbiornik na paliwo. Więc zbiorniczek na paliwo jak najbardziej. Dzisiaj będzie pewnie używany. No trochę będziemy się tankować. Było używane. Tak, już też był. Ile to zostało jeszcze tego? Aż nie widzę w sumie. A tu nie wiem ile zostało, a tu jest pusto chyba. 4700 było, to 5000 litrów kupiliśmy, czy ile? Czy 4800? Nie wiem. 236 litrów już zrobiliśmy, no. No to trochę jednak poszło, nie? Nie. No więc całkiem, nie? Tu mamy kibelek. O. Działa? On się zamyka? O kurde! No. Ty! Jak to wyglądasz? Jak? Ty, jak ci łeb wystało, weź to cofnij się. Ja nie mogę, pa. Weź trochę do przodu jeszcze podejść. Nie, no, wcześniej było trochę lepiej, ale miałeś taki fajny łeb wystający. Dobra. No nieważne. No i tutaj ten jeszcze mamy. Płot, no i postawić sobie taki, o, tam jakiś odzysku, taki o nich będzie. Ale elegancko, drzewko też tutaj jest, trochę jakieś szarko dosadziłem. I drzewo duże, wiem, że to trochę nierealne, że drzewo nagle wyrasta z dupy, no ale niech będzie, nie? Stoją też tutaj nasze kosiarki i pług. No, więc całkiem spoko. Jeżeli też chodzi o nasze tam jakieś inne rzeczy, to się pozmieniało, no to wam pokażę. Silus na kiszonkę. Typowo kiszonka pójdzie na sel. Cały ten silus, nie? Po prostu. Będzie zawartość tego, nie, że silos ten murowany. Z tamtej łąki oraz z tamtej łąki daleko poszedł tutaj wszystko i ponad 200 tysięcy litrów kiszonki jest. Także trochę zajęło, że to fajnie poubijać, ale no wiecie, to już żeśmy plandekę naciągali, kurde, folię to całą, bo nie szło. Tu trochę coś tam nie zabrakło, nam nie starczyło tej plandyki, ale jest. Po co tyle pieniędzy będzie, bo to trochę z tego zrobimy jednak, nie? Tak myślę spokojnie z tego będzie. Ile stoi kiszonka? O, Zygmunt Miszczowski. Miszczu, jadę się do ciebie na pole. Będę za ciebie robić kontrakcik. Także ja mam dzisiaj takie coś przygotowane. Nigdy kontraktu nie robimy, a w sumie mamy teraz sporo wolnego, bo czekamy jeszcze na jakieś rzeczy, więc pojedziemy zaraz do sąsiada. Jak sobie sprawdzimy właśnie kiszonkę. To za kiszonkę możemy 300 zł najwięcej dorwać, ale 340, więc powiedzmy 300. No to prosta matematyka, kalkulator. 200 tysięcy litrów razy 300. No to wychodzi 60 tysięcy, za to zrobimy. Za 60 tysięcy plus minus możemy mieć spokojnie nowe zwierzaki, które chcemy zakupić już niedługo. Oraz coś tam pewnie nam się stanie na wypadki własne, także wiecie, jakoś tam to będzie sobie działać, nie? No, więc dajcie znać, jak wam się to podoba tutaj, bo mi w sumie tutaj ten klimacik teraz mega pasuje, że sobie tak zabudowaliśmy i to jest taki fajny, teraz taki zamknięty obieg, ale dalej nie wiem co zrobić w tym miejscu. Pomóżcie ludzie, bo tutaj bym postawił sobie po prostu. Ale nie wiem do końca co. Na początku myślałem, że jakaś wiatka, może garażyk i tam by sobie stał nasz tutaj dystrybutor z paliwem. Ale mówię, dobra, coś innego będzie, a może po prostu tak sobie zostanie, bo w sumie nawet nie jest źle, więc no nie wiem, zobaczymy, nie?
Ja już od dawna się nie mogę doprosić o wyważenie gnoju. A... Grim, jak będziesz chciał, to przyjedziemy i wziemy ten obornik, nie? Nie ma problemu. Dobra. Może mu obciąć to i będzie mi co innego dostawać. Tutaj? A, bo mówisz o tym. Właśnie, bo ludzie mają taki pomysł, żeby sobie tutaj dostać po prostu jakąś wiatę kolejną, nie? Czy nie taką, tylko inną trochę wiatę. I też tu jakieś maszyny sobie stawiać. Ale z drugiej strony tak uważam, że... w sumie czy my tędy jak się chuj jeździmy tutaj? W sumie tak nie jeździmy tędy, nie? Za bardzo. Więc tu w sumie tak naprawdę, jakby nie ten silos, to byśmy wtedy nie jeździli. A można powiedzieć, że tu byśmy mogli coś porozbierać ten silos i zrobić coś innego, na przykład, nie? W tym miejscu. Ale no, co byśmy to mogli zrobić, nie? Bo jakby, Krzychu, wiesz, ja mogę sobie usunąć ten... możemy schować tą brzmikę, jakby nie było. Ale też z drugiej strony może być coś takiego, że... że jak wiatr postawimy to może być też brzmika w środku, nie będzie problemu. W sumie tam dopatrzyliśmy wiatr i ona nawet spoko wyglądała, nie? No, więc... No, można też, nie? Bo dajcie znać, co sądzicie, bo ogólnie jak tu postawić coś na środku, to i tu mamy wjazd, więc tak trochę średnio. A jak tu zostawimy wiatę, to w tym miejscu byśmy mieli większy, szerszy wjazd, nie? Więc już trochę lepiej. Ale no, dobra. Krzychu, ja nie zabieram ci czasu, ty tam masz problem, masz kłopoty z krówkami do roboty. Problem, kłopoty? Nie. No, obowiązki bardziej. Trzeba nakarmić, nakręcić. Tak. Jasne. A ja sobie bliska już wyjeżdżam, jedziemy do sąsiada na to poletko mu tam pomóc. No i co? I ostatnio można powiedzieć, że żniwa tutaj, znaczy żniwa. Żniwo może nie, żniwo może ostatnie zetora by były jeszcze wcześniej. Ale tak całkiem serio, to ludziska jedziemy sobie oczywiście na pole pomóc sąsiadowi ostatnie prace, ostatni nawóz tak naprawdę naszym zestawem. I teraz jest trochę problem, bo... słuchajcie, ale będziemy musieli chyba bawić się w wymianę kół w innych ciągnikach, jeśli nie w jakich, ale będziemy musieli jakiś wąski komplet dokupić i robić nim po prostu opryski i nawozy, nie? Bo trochę tak średnio będzie z takimi wielkimi kołami, wszystkie mamy takie byczki poukładane, więc no wiecie, jednak troszkę tego tam będzie z tym zabawy, ale słuchajcie, cztery ciągniki totalnie nam nie są potrzebne, potrzebujemy teraz coś większego, dużego, bo za chwilę będziemy chodzić duże maszyny. No, więc obstawiam ogólnie, że tak do końca serii, nie wiem jak to się tam będzie wychodzić, ale obstawiam, że tak jeszcze tam zostanie. A w sumie tu mamy ten już poletko. Pytanko, ile to 15 metrów po prostu to będę? 15 myślę będzie spoko, nie? Dobra, niech będzie tako. Tylko tak, ja tam jeszcze muszę kawałek dołączyć sobie tutaj i kable, o właśnie. Sypie się? Sypie się. Pytanko tylko, czy kontrakt się wypełnia. Krzychu, mógłbyś sprawdzić, czy kontrakt leci? Bo tak w sumie ten. Kontrakcik? No. To się sprawdza w tym 7%. A, dobrze, no jest 8. Fajnie. No, leci, leci. Dobra. No, więc troszkę będzie zabawy. No i nie ukrywam, że pewnie jeszcze masa i nas pożegna. A tak naprawdę to reszta maszyn chyba zostanie nam już na gospodarstwie. W sensie New Holland oraz ten nowy ciągnik, który będzie. Więc za prędko to się nie wydarzy oczywiście, bo teraz mamy taki duży... że tak powiem... dużo sprzedaż na raz jednoczesną, bo jedzie na raz Zetor i jedzie 16. Jadą w inne miejsca ogólnie, ale jedną lawetą je zawozimy. Za lawetę już w sumie żeśmy zapłacili tak naprawdę 1500 zł. Jest to dosyć spory kawałek od nas, bo jeden gość jedzie na Zdzichów, drugi gość na Osadę i wiecie, i trochę tych ciągników tam przed tymi ciągnikami trochę ta droga czeka. A my tutaj dzisiaj, że tak powiem, odrabiamy sobie to, żeby zarobić na tą lawetę. A przy okazji też może powiem wam, ile w ogóle kosztują te ciągniki, za ileśmy je sprzedali tak naprawdę. Bo kosztować co kosztować mogą sobie, nie? Ale ileśmy sprzedali. Także Zetor, którym teraz jeżdżę, wystawiłem za 25, tak chciałem sprzedać za 25 tysięcy, ale trafił się gość, który kupił za 26 tysięcy, więc za tyle właśnie on sobie poszedł, 26 tysięcy. I 16 uznałem, że na troszkę cenę trzeba powiększyć i daliśmy, jest to szybko już? Matko. Cena za 16 jednak była 31 tysięcy, bo tam był tour i w ogóle, no i za takie pieniądze właśnie poszły sobie te sprzęty, więc no słuchajcie, nie ma co gadać, ale fajna kasa będzie, na konto nam przyjdzie już niebawem, więc myślę, że to jest spoko akurat tutaj. Czy ja w ogóle tutaj dobrze to rozsiewam? No dobrze, tak na 15 metrów to raczej... No, tutaj dużo się rozrzuca. Więc raczej myślę, że to będzie fajna kasa dla nas, bo to będzie do ile? 51 tysięcy, ty nie 51, to już mówię? 52 tysiące. No, więc kolejna kasa na konto, zawsze coś spoko. No i też to wszystko jest oczywiście po to, żeby móc sprostać naszym
naszej budowie, którąśmy się podjęli, tej cukrowni nieszczęsnej. Jak wiecie, ta cukrownia no, tam troszeczkę nam kasy pochłonie. Aktualnie wam nie mam co pokazywać, bo chłopaki tam działają nad tą budową i nie będę chodził z kamerą, niech sobie spokojnie pracują. Pewnie zobaczymy się, gdy pierwsze czy tam będą stały, a nie tak raczej jak teraz, tak wiecie, że jeździmy, co chwilę przeszkadzamy. Niechaj na spokojnie sobie pracują. Jak wszystko będzie gotowe, to wam pokażemy na pewno, nie? To się nie martwcie. Ty, ja w sumie to chyba skończyłem, ale tak gdzieś może jakieś omijaki porobiłem lekutkie. Muszę się posprawdzać. Uważam jeszcze przy tym. Ale to pole wyjeżdżę. No, ale to wiecie, to zaraz odbije. No nie wiem, gdzie to jeszcze porozrzucać w sumie. Mogę w sumie tak jakoś się zaopatrzyć trochę bardziej to. Jest tu tam czy nie ma? Nie, powinien wyskoczyć z tym informacja, że kontrakt ukończony. Ty, no i teraz jest trochę problem, nie? Bo teraz nie wiem. Gdzie ty to? Coś mi trąbi, to ci mi się dało. No to się coś jest, okej. Dobra, skończyłem kontrakcik. Nowy traktor Renault RS 600. Nieprawda. Proszę nie spoilerować zalejego. Myślę, że nawet Krzychu nie wie, jaki będzie traktor do końca kupowany. Dobra. Nie pobierałem coś. Coś tam pobierałeś, ale jeszcze nie wiesz. No dobra, mniejsza. Odbierzemy sobie w takim razie teraz ten kontrakt, bo już skoro mam zrealizowany, to jak najbardziej trzeba kasę sobie załapać. I 1734 zł elegancko na konto wpadło, więc już mamy lawetę, upłaconą jeszcze 200 zł, zostało, nie? O kur... Powiedz, że wyhamowałeś i obetniesz przed tym, przed uderzeniem. Okej, okay, to sobie jedziemy. Sorry tutaj ten za baterijkę, ale po prostu tak się zlękłem, że aż GoPro wyłączyłem, ludzie. Ledwo co wyhamowałem, dopiero teraz zagadałem, że mi bateryjka nie świeci. Ej, Riot, jedziesz już? Bo no już właśnie wracam. Pista przyjechał. Przyjechał już? Nie? Tak, ja już mu załadowałem osprzęt do tura, nie? I teraz jeszcze czekamy na ciebie i ja tu jeszcze tankuję tego, już psuza, nie? Jakby to nie było. Aha, dobra. Ty, ale teraz będziesz zmontowany, niby się ty przyjechałeś tą lawetą, nie? Ale jaja, no ale tak wyszło, ludzisko, naprawdę jak nie planowaliśmy tutaj zrobić. Uuu, już stoi lawetka. Panie kochany. Jest, jest. O. Zatankowany do pełna. Okej, okay. A to już tankowałeś, tak? Tak, niech już będzie. Dobra, słuchaj, to czekaj, to ja w takim razie i tak muszę odstawić maszynę i zaraz się załadujemy tutaj z tym wszystkim. Kurczę, bo powiem tak, szkoda, że to trochę sobie te traktorki jadą, bo to jednak była taka nasza... No 16 z nami długo tutaj posiedziała, nie ma co mówić, ona już była i potem wróciła i wiecie jak to jest, nie? A teraz znowu jedzie, mam nadzieję, że już nie wróci. Ale tak całkiem serio to fajnie, że w końcu sprzedajemy, bo trochę to serio popchnie do przodu jednak. Ja też tak jak mówiłem, postaram się trochę się go wymyć na tą drogę, on tam przez drogę sobie wyschnie. Okej. Okay. Ty już tutaj wierzysz, tak? Lawetą? Na lawetę w sensie? No czekam aż mnie pokierujesz, nie? A, to zaraz, zaraz, no ale tylko tutaj ciebie. Szybko go tutaj... Na ciebie jak zatorem będziesz wjeżdżał. Szybko tutaj tak z wierzchu o pierdziele. Okej, okay. Dobra, więc tam nie będę go mył. Dobra, to co, no to odjeżdżaj, nie? Czekaj, tylko jeszcze pasy podpinam. Bo te i te były. Dobra, zapraszam serdecznie. Proszę bardzo. Zapraszam. A gdzie jest gość od lawety? Gościu? On tam poszedł tutaj, w kibelku tam z tyłu. A, dobra, okej. Okay. A mnie nie przeszkadzaj lepiej. No, nie będę przeszkadzał wtedy. Okej, okay, no dobra, no to zaraz załadujemy tej ciągniki. Czekaj jeszcze tutaj. Dawaj śmiało do mnie. Dawaj do mnie jeszcze. Nie wiem, z czego tura będziesz podnosił, a może ponieść trochę tak, żeby się zmieścić ten. No, dawaj. Dawaj się do przodu. Śmiało. Możesz sobie tak lekko nad... O, dobra! Trochę cofnij. Trochę cofnij. Jeszcze troszkę cofnij. Tak, żeby w razie co zapasł. Okej. No i opuść lekutko jakoś tak tura w miarę równo, żeby na tych łyczkach stał, nie? Okej. Dobra, niechaj starczy. Niechaj będzie git. Ja się teraz jadę sobie za turkiem. W sumie teraz można powiedzieć, że z pola wrócił. No ale wiecie, ciągnik używany, nie jest stanówka. Tam Krzychu postarał się trochę dokręcać śrubek w 16, żeby to lepiej tam poszło. Więc git. A Zetur po prostu idzie jak jest, nie? To wiecie, on trochę taniej poszedł. Więc tam jest, niech się chłop martwi. Paliwa nie będę atakować, bo tak prawie full jest. Tam Krzychu chyba... Ale powoli. Dobra. Jeszcze możesz, powolutku. Cofaj. Jeszcze troszkę. Dobra, stój. Tak? Wystarczy mu. Czemu, że trochę tak. Pogadę do przodu. Zamknę się te drzwi tylko, nie? No, możesz pozamykać elegancko. Kurna, Jay! Klamki mi się mylą. 16 pozamykać, bo żebym nie pozamykał jeszcze. A no to pozamykaj, no. Bo jak to zacznie rwać tymi, no to wiesz. No i dobra, ludziska, słuchajcie. Chyba tak to wszystko będzie wyglądać. Tu jeszcze... Oj, zamykaj to.
O, okej. Okay. Tu jest pozamykane, pozamykane, to wszystko? Chyba wszystko. O kurde, to. To słuchajcie, idziemy z tym panem tam, poczekamy, może wyjdzie z kibla. Ja w sumie skoczę, co coś na szybko się zjem i po już zobaczycie. Ej, strasz tam! Dobra, nic się nie sprawdzi, się nie. Ja jadę szybko coś na zamp, tutaj zgarnę. Zaraz tam przyjdzie chłop, zapłaci mu za lawetę oczywiście. No i widzimy się pewnie potem, dopiero jak już tam będzie sobie wyjeżdżał, nie? Także, no krótkie cięcie, po prostu nie będę wam tutaj tego wszystko pokazywać, nie? Dobra, o, z tak ciekawością powiem, że projektant tego domu, tutaj po remoncie, powiedział, że prawdopodobnie będzie jakiś na modhubach to wydane, więc czekajcie, bo niedługo update albo new mod. Więc dobra, o, sobie się do kuchni zajdę. Ty, Krzychu, kurna, że się pod tą rano, czy co? Co? Wazon leży tutaj. Ja pierdzielę, kwiatek nowy. Od babuni dostałem. O. Od babuni. No dobra. O! Może poczuję się jeszcze pierdzielę. O dobra, stałem wodę na ten. Na zupę i zaraz się tam będę robił. Zaraz nas wracamy oczywiście. Tam w lodówce tutaj schowanego. Dobra ludzie, witam z powrotem tutaj, ja już tutaj zjadłem elegancko, gdzieś tu mi tylko widziałem Krzychu gdzieś wychodził chyba, ale może na chwilę gdzieś, nie wiem. W każdym razie, o, jest już pan. No dzień dobry, jak tam pan już? No dzień dobry, ja już tu wyciąłem z tego skibelka tam. A. Kolega gdzieś tam pobiegł do sklepu chyba po jakąś flaszkę czy coś, nie pamiętam co tam mówił. A, dobra, ja, dobra, elegancko. No mam elegancki załadowane już, nie? No okej, okay. Spinał pan to pasami? Zbijać. Nie spina pan jeszcze. Nie, jeszcze nie. To dalej pan zepnie, bo to jak będzie jechać, to wie pan co to będzie, nie? Potem będzie... No wiadomo, wiadomo. Do klienta. To jednego pan wieziesz na osadę, drugiego na Zdzichów, nie? To wie pan. Zdzichów, tak, ja wiem gdzie to jest. No wiem, dobra. Wiem. No tamten jeden ziomek chce cały zestaw, to jest ze wszystkim, dlatego tam... A to zresztą dobra, pan się z nim rozliczy, wszystko potem idzie. U państwa chyba w firmie jest tak, że na konto wszystko przechodzi, nie? Tak, na konto wszystko, ale dobra. Jest. Składasz pan się te na jazdy? No, zaraz składam. Patrz pan, jakie to jest. Wszystko automatyczne. I no, tylko odpalę go. Dobra, ja to... A, bo to na sprężynach pan ma. Ej, bez kitu. No. Dobra. Zaraz... Ej, odsuń się pan tam. Dobra, dobra. Odsunięty jestem. O, panie. Elegancka robota. Ładnie się złożyło? No, elegancka robota, no, dobra. Ładnie zobaczę, sprawdzę. Po swojemu jeszcze. Trzeba zobaczyć. O, elegancka, dobra. Ja dobra, mogę wtedy dobra, wtedy, to co? Delegować się. Jasne. Szufla na koniec i... Szufla. Dzięki panie, że tutaj pan przyszedł, pomógł, czy no, pomógł, przyjechał z tym i wiem, że to trochę ciężko będzie wjechać, ale trzymam kciuki. To co, mi podróży życzę, bez awaryjności i może się do kolejnego razu się spotkamy, bo to prawdopodobnie długo będziemy sprzedawać sieczkarnię się do tego, do kukurudzy, no ale to... jak coś sieczkarnia, jakieś kombaj, to ja przyjadę na spokojnie, ja mam dobra. Dużo lewetów, to się pomieści wszystko. Fajno, pan ma pan zielorówkę. Do kiedyś. No, na razie, trzymaj się pan. Ja to zaraz, może zablokuję ruch jemu tam, bo jak będzie na tamten, tam siedzie. To żeby tu nic nie jechało. Dobra, jedź już, jedź, bo zaraz panie będzie tutaj jechał, laweta. Dobra. Wyjdę, to zablokuję, o. Zaraz pomożemy dla jego, o. W tę stronę pan jedziesz? Dobra, może w tę stronę jechać. Ciekawe, czy tego zmieści. O, dobra, trochę to zajęło, ale się udało, to kolega się narobiła. Dobra. No i proszę państwa, pojechały są nasze sprzęciki tutaj. Znaczy nasze, już nie nasze, fajna kasa za nie jakby nie było zarabiona. Także spoczko, ja tu jeszcze o, tak pomacham ostatni raz na pożegnanie i niech jadą w czort, bo teraz będzie fest power na gospodarstwie już niedługo. Najnowszy nabytek, ja o nim często gadam, ale już nie mogę po prostu czekać. Także słuchajcie, dziękuję za uwagę. Fajnie, żeście byli. Ja poczekam na Krzyśka, aż przyjdzie ze sklepu i pewnie będziemy się poliszykować pod jakieś akcje, nawet można być na krótko żniwne, bo tutaj zobaczy, że powoli nam już zboża dochodzą, także jakieś tam żniwa będziemy pewnie atakować. No i co? Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków z naszej serii, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Koniecznie napiszcie, zdjęcie o naszym teraz gospodarstwie niemalże kompletnym, jak to wygląda według was. I do kolejnych odcinków, trzymajcie się, pa pa.